Cała historia ze zmianą nazwy ulicy sprowadza się do tego, że władze Sępólna uważają, że nie gloryfikują ustroju komunistycznego, ale pozostawiając nazwę 27 stycznia chcą tylko uczcić zakończenie II wojny światowej. Tak miało również wynikać z korespondencji z Instytutem Pamięci Narodowej. Naszym zdaniem ona nie gloryfikuje komunizmu i tak dalej. Ona symbolizuje wyzwolenie Sępólna albo zakończenie działań wojennych na terenie naszego miasta i dostaliśmy taką odpowiedź, że ta nazwa jednak wiąże się z tym, że się tutaj promuje w ten sposób komunizm i należy ją zmienić. Można zmienić na tę samą nazwę, ale z innym uzasadnieniem i taką czynność Rada Miejska podjęła. Ja przypomnę, że została podjęta uchwała o nadaniu nazwy na 27 stycznia z uzasadnieniem, że to jest data zakończenia działań wojennych na terenie naszego miasta, no, ale o dziwo niestety nie została ona tutaj pozytywnie zweryfikowana. Pan wojewoda wydał zarządzenie zmieniające tą uchwałę, nadając nazwę błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Po krótkim namyśle i kilku dyskusjach władze Sępólna uznały jednak, że nie będą się odwoływać od tej decyzji wojewody. Uznaliśmy, że oczywiście jeżeli chodzi o nazwę księdza błogosławionego Jerzego Popiełuszki, to jest jak najbardziej właściwa nazwa, może być w Sępólnie. 27 stycznia to jest też ulica, na której mamy bodajże dwa adresy. Chodzi tutaj o sklepy, które tam działają, więc nie ma problemu też i takiego, żeby powstało jakieś duże zamieszanie, jeżeli chodzi o mieszkańców i zostawiamy to na tym etapie, jak jest zarządzenie wojewody. Maciej Bur, Krajna TV.